wolę różnica jest, kurde. O, gdzieś tutaj. Jak jest super, jakieś kaniony wielkie, ale takie full wielkie, nie? Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5, dodatek Hot Wheels. Na początek mam dla was quiz, mam dla was zagadkę. Zgadnijcie, z której klasy jest ten samochód, patrząc na to, jak się rozpędza i jakie prędkości osiągnie. Nie uwierzycie, jak wam pokażę. Okej. Okay. Macie jeszcze 3 minuty, za 3 minuty wam pokażę, z której klasy jest ten samochód, nie uwierzycie. I mówię wam, już teraz będziecie zaskoczeni, dlatego już teraz zostawcie sobie suba na moim kanale koniecznie, bo będziecie w szoku. Tej BM-ki w tej klasie nie dało się na zwykłej mapie rozpędzić do maksymalnej prędkości, tutaj 440, prawie 450 km na godzinę jechaliśmy, nice. A ja już mam licencję S1, dlatego mogę takich samochodów używać już na tej mapie, czyli takich no już dużo szybszych od klasy A. I jedziemy sobie, zaczniemy sobie od rozwalania baloników, które gdzieś tutaj w powietrzu są. O, ja nie jestem na tym poziomie, on jest gdzieś tam chyba wyżej. Tak, on jest teraz dokładnie nade mną. Ja nie tu pojechałem. Okej, będę musiał gdzieś zawrócić, a czekaj, tu się nie da czasami. Wziąłem sobie oczywiście Lamborghini Diablo, tutaj musimy tego smoka minąć. Nie wiem, czy tam wjadę, czekaj, gdzie to jest? Ty, patrz, on jest dopiero tam i musimy wjechać na lodowiec? Ty, to będę potrzebował, to musimy stunigować specjalny samochód z oponami zimowymi. Pierwszy raz przetestujemy opony zimowe w prawdziwych warunkach w klasie S1? O, zdecydowanie. Dobra, mam samochód, który będzie się do tego doskonale nadawał. Kto zna jego nazwę? Ach, kurczę, na górze jest nazwa, okej. Tu nie możemy opon wymienić. O nie, to on się nie nadaje doskonale. A funko, takie dobre, takie szybkie, tyle mocy. No dobra, trudno. Tutaj mamy snow tires. Zobaczcie, mamy na oponach mamy specjalne kolce. W końcu, po ilu miesiącach? Po 9 miesiącach? Możemy przetestować w Forza Horizon tak naprawdę opony zimowe. Co wy na to? Z prawdziwymi kolcami teraz możemy sprawdzić, jak to będzie śmigać. Okej, dajmy szeroki kapeć z tyłu i z przodu. Ty, ale felgę musimy chyba trochę zwiększyć, nie? No bo zobaczcie, taka, tak, nie wiem, ta opona taka rozciągnięta się wydaje. Coś takiego sobie dajmy, cyk. Dystanse, dup. I musimy tu mocy doładować. Zobaczcie, w klasie S1 jeszcze możemy dużo zrobić. Tutaj dajmy sobie takie opyk. I tutaj jakieś progi już mam zainstalowane. Władowałem mu kupę mocy z przewagą kupy. 1351 koni mechanicznych, 1800 kg wagi. I nie dało się go wymaksować w klasie S1 nawet, uwierzycie w to? Włożyłem w ogóle customowy silnik, 7-litrową V8. Teraz musimy pojechać na offroady i spróbować tam skoczyć. Nie wiem, czy on poleci aż tyle. No nic, spróbujmy to tak. Tego miśka powietrznego my mamy tutaj. Więc żeby do niego dojechać i skoczyć, to chyba najbliżej będzie się pojawić w tym miejscu. No nic, spróbujmy, zobaczymy, jak to pójdzie. Mam już furę przygotowaną. I tak, tu musimy zjechać gdzieś. Na pewno w dobrą stronę jadę? Ja muszę zerknąć na mapę. Dobra, wjedziemy pod tą górę i pojedziemy gdzieś tam w prawo, bo słuchajcie, no tej drogi nie ma na mapie. Trzeba tak zgadywać, w którą stronę jechać. I ten ziomek powinien być do strącenia gdzieś tu. Bym nie trafił w jakąś dziurę, nie wiem, co tam jest przede mną zaraz. Okej, chyba czysto. Czekaj, gdzie on jest? O, czekaj. Gdzie on się schował? Ale mi teraz brakuje, żeby się porozglądać. Jego nie ma. O, słyszę coś, czekaj. O, czekaj, widzę go na mapie, dobra. Puszmy się jakoś tam. On zaraz nie wyleciał, nie wiadomo gdzie. Oho, dobra. Tam, że tu będzie przepaść. Jest hopa. Teraz spróbujemy się tu rozpędzić. Ej, no tego nie ma nigdzie na mapie. Trzeba naprawdę szukać, zobaczcie. I nawracamy. Nie tak, cofaj. Kurde, dobrze, to cofanie jest jaka schiza. Kurde, nie tak. Dobra, jeszcze raz tu.
A dawaj tą kamerę z maski, o, to będzie fajny skok. O. Tu nie trzeba wcale szybko jechać, a ja furę pół godziny tunigowałem. No i co, i po temacie. Ale właśnie, sprawdźmy te opony lodowe. Te opony śnieżne. Wiecie co, teraz chyba po śniegu jedzie się tak normalnie, jakbyśmy jechali po jakimś offroadzie, wiecie? W końcu możemy to przetestować tak naprawdę. No bo wcześniej się nie dało, no jak? Nie było nigdzie śniegu poza szczytem wulkanu. Ja bym pojechał na jakiś lód. O, właśnie, chodźmy tutaj na szczyt tej góry. Zobaczymy, czy tam się uda podjechać. Chyba gdzieś tam, albo tu pojedziemy, o. Tu sobie pojedziemy. No bo nie powinno być jakichś takich ograniczeń sztucznych, jakichś niewidzialnych ścian, ani nic takiego, nie? Powinniśmy móc sobie normalnie tutaj myknąć. Zobacz. Ale różnica, ja tu wcześniej byłem samochodem z wyścigowymi oponami. Nie ma szans, tutaj nie dał rady podjechać. Patrz, a ten elegancko, no super, no opony tak powinny reagować, nie? Ale tu jest dalej, tu jest jakoś super ślisko. Ale nie, jedzie całkiem normalnie, też się ślizga, wiadomo, no jesteśmy w takich hardkorowych warunkach tutaj. Ale w końcu te opony, w końcu możemy je przetestować, jakiś w ogóle śnieg się do nich przylepia, fajnie to wygląda. Wiecie, że ja tutaj często spotykam różnych deweloperów, którzy jeżdżą, łatwo można ich poznać, bo oni po kołoniku mają taką ikonkę Playground Games, wiecie? I mają, i są przeważnie też w teamie PG, czyli Playground Games. I to są deweloperzy, jak koło mnie przejeżdżają, za każdym razem mi trąbią. Fajne to jest takie. Dobra. Czuję się jakbym grał z jakimś youtuberem większym, wiesz? Który mnie dostrzegł. Przyjemna sprawa. Dobra, teraz wejdźmy sobie tu. I co, wjedziemy tu czy nie? No tutaj już ciężko. Uuu, to będziemy musieli tutaj zlot zrobić i mistrzostwa podjazdu pod górę śnieżną. A ja wam pokażę teraz BM-ka z początku odcinka, której była klasie. Jesteście na to gotowi czy nie? Ta BM-ka, która jechała 400 km na godzinę, była w klasie A. Ciekawe, kto z was zgadł. Klasa A800. Naprawdę. 400 km na godzinę. Taki tuning szalony zrobiłem. Jest jeden z nielicznych samochodów, który da się tak stunigować w ogóle w tej grze. Okej, co ja tutaj mam? Mam tutaj do zrobienia wyścigi. Tutaj mam strefę pomiarową. A powinienem sobie poradzić na kierownicy raczej. Chodźmy sobie tutaj. Rozpędzamy się na strefkę. Zobaczymy, czy dam radę. Ten samochód jest generalnie bardzo dobry i nie tylko do klasy S1. Da się go jakoś tam hardkorowo stunigować. O nie. O nie. Już widzę tych wszystkich graczy, którzy jeżdżą tu po bandzie. Gwarantuję wam to. Kierownica w tym momencie jest całkowicie luźna. Super czuć ten lód. Oj, nie wiem, czy tutaj ogarnę ten wynik, co trzeba. Jest jakiś rekord, bo jeszcze tego nie robiłem, ale tu na 3 gwiazdy. O nie, o nie. A czekaj, spróbuję tym Raptorem. Kurde, no wiem, co myślicie. Nissan GT-R i jakaś jazda po lodzie. Na razie spróbuję na zwykłych kapciach, a potem się da mu zimowe. I zobaczymy, no nawet na 4 koła. Zobaczymy. Ole, jaka luźna gierka, to jest niesamowite. Super uczucie. Tak jak w rzeczywistości to zrobili. A kiedyś jechałem samochodem po lodzie, powiem wam, nic przyjemnego. Szczerze, nic. To jest jakiś przekięty drift. O nie, jeszcze gorzej. Nie możemy nic poradzić, musimy dać opony, specjalne opony z kolcami. Wywalę w ogóle ten body kit, bo mnie on wkurza już. Cyk, tak powinien wyglądać Nismo Nissan. Gościu. Ładujemy mu mocy jeszcze. Tutaj możemy dać przedni spoiler, dół. Robimy mu docisk. To można, o kurczę, tutaj nie można regulować. Tylko ten spoiler regulowany. A jeszcze ten jest regulowany, okej. No i tu musimy docisk zrobić. Jakiś przecież na lodzie to jest katastrofa, człowieku. Fura do Kokszona, mój zimowy żołnierz na trasę Hot Wheels. Zimowe opony z kolcami. Jakaś przesadzony downforce zrobiliśmy. No to musi teraz zrobić tą prędkość. To musi tą zrobić prędkość wymaganą. Zobacz. Ale różnica jest, kurde.
Jest dalej wszystko takie luźne na kierce czuć, ale różnica w przyspieszeniu legendarna i w ogóle to wyjście z zakrętu ekstra. To najgorsze jest to, że co chwilę trzeba zmieniać z ustawienia samochodu, no nie? To mnie tak denerwuje. Muszę sobie zapisać setup zimowy i setup taki zwykły, albo po prostu zmieniać furę i jedną mieć do tego, drugą mieć do tego, no nie? Ale zrobiłem, zobaczcie jaka różnica, musiałem chwilę posiedzieć nad tym samochodem, no ale jak się już zrobiło, to sztos. I gdzieś słyszę tego gnoja latającego i widzę nawet hopkę widzę, o, okej. Okay. On jest po mojej prawej stronie w tym momencie, tylko nie mogę dać kamery do góry. Mogłem dać aparatem, ale mi się nie chce, on jest tutaj i tyle, zaraz go rozwalimy i będzie po temacie, nie? Kurde, po co ja sprzęgło używam, mam sekwencję. Tutaj gdzieś jest ten wyjazd, tu można zjechać sobie z toru. Mamy opony zimowe. Czemu z tego nie korzystać? O, tu jest drugi ludek przy okazji, super, zaraz go ogarniemy. Dawaj, Nissan. Damy radę nim, patrz. I dup, elegancko, załatwione. Tutaj mamy kolejnego ludka, bo gdzieś go widziałem w powietrzu, gdzie on jest? A, jest tutaj ukryty, zobaczcie pod tą ikonką. Tu jak widzicie? A, tu się ukrył gnój śmierdzący. Dobra, jak go tutaj dorwać? I on tam był. Nie? A, widzę chyba. To nie będzie stąd przypadkiem? Chodźmy sobie na to miejsce i zobaczymy, czy go do niego dolecę. Chyba zawrócić, nie? Zawracamy. Tam jest jakiś okrąg przez syno... Nie, no to go nie ma. Czekaj, jest! Teraz w lewo trochę. O! Jest! Trafiłem go, ale nie wiem jak go dotknąłem. Chyba mi antenka wystawała kurde z tego samochodu i dlatego go dotknąłem. Rozwalony, jest, zaliczony. Ale patrzcie jak schowany! Nie jest tak łatwo tutaj, nie? Dobra, to chyba tyle, jeśli chodzi o rozwalanie tych typków. A tu jeszcze jeden się ukrył. Gdzie on tu będzie? Tu mamy jednego. Chodźmy może tu, w to miejsce. Mam nadzieję, że się nie zrespimy jakoś do góry kołami, ty. To by nie. O, słyszę go. No tu już muszę chyba włączyć kamerę, żeby zobaczyć, gdzie on jest. Na dole jest! O ty kurde, czekaj, to musimy zawrócić do niego. Co dalej? Ja mam na niego skoczyć. Całe szczęście, że mamy tryb drona. Okej, okay, typek jest tutaj w tym miejscu. Ty, ja nie mogę niżej dronem lecieć, ale dziwne. Jest w tym miejscu, jak na niego zeskoczyć? Moglibyśmy z tej półki tutaj po prawej. Chyba, że jest jakaś... O, jest dedykowana hopka. Ty, ale trafić go... To nie będzie takie proste. Nie wiem, czy to o tą hopkę chodzi. A nie, czekaj. A nie możemy po prostu tak zjechać z toru, bo... Ty, zobacz, bo tu jest normalnie zjazd. O, tutaj można z tego toru zeskoczyć i go po prostu rozwalić. Przecież przed chwilą tam byłem. Ja się zastanawiam, pół godziny, jak to zrobić? Nie będzie za wysoko ten gościu? Tu. Cyk, no jasne, że się da, zobacz. I dup. I trafiony, super. Nawet wylądowałem z powrotem na torze. Kurde. Ale hopka też była, też by z tej hopki dał radę. Dobra, tutaj mamy XP i to chyba tyle, jeśli chodzi o tych ludków. One się pojawiają, te ludki się pojawiają w momencie, kiedy levelujemy dalej, levelujemy poziom wyżej. Tu jeszcze jeden jest, zobaczcie, się ukrył. O, to może być już trudne. Zobaczymy, chodźmy sobie na tor obok. I gdzie on jest? Moment, muszę drona odpalić. Ale trudne, ty. A, na dole to trzeba wodą jechać. O, to będziemy musieli zmienić furę. Jest normalnie hopka, wszystko jest. Ale to wygląda pięknie, kurczę. Ja wam cały czas powtarzam, grałem na tym Xboxie, na trybie tej gorszej grafiki. I to wygląda wow. Jakby, o co chodzi? To jest silnik Forza Horizon, on się nie zmienił od 2000, od Forza Horizon 2, o, może tak. No wiadomo, że go tam ulepszają cały czas, ale generalnie to jest ten sam silnik. Forza Motorsport, silnik graficzny chodzi mi, no nie? Forza Motorsport 8 będzie już na nowym silniku graficznym Forzy. Także Forza Horizon 6 będzie takim skokiem technologicznym
do góry. Będziemy mogli zobaczyć tego przedsmak właśnie w motorsporcie. Dobrze, to teraz jak do tego typka zjechać, bo on jest aż tutaj, dookoła nie ma żadnej drogi, żeby można było do niego zjechać. Chyba dopiero stąd, tak mi się wydaje. Będziemy musieli tą wodą do niego jechać. Wziąłem Funko Motorsport. W ogóle jakaś bryza od tego, od wodospadów. To może być ciekawe, dobra. Tutaj mamy zjazd tej drogi, muszę zjechać sobie, ale gdzie? I tu można wjechać, ale zjechać nie ma jak. Patrz, tu nie ma zjazdu. O, ale głupie. Na mapie jest pokazane, że no niby można. Dobra, zjeżdżam ze... Zobaczcie skąd zjeżdżam. Stąd aż, tutaj jest bardzo wysoko. Nie wiem, czy dam radę tam ogarnąć w ogóle. No i mogę w każdej chwili spaść w jakąś ogromną przepaść. O, tutaj też jest zjazd. A nie jest to zaznaczone na mapie, ciekawe. Chcę sobie przez to przejechać, spoko. Okej, okay, ej, jest jakaś droga tu w ogóle, zobaczcie. Jakaś taka offroadówka, ekstra. O. Ale tu jest już wodospad, to ja mam tam skoczyć? Co jest? Dawaj, lecimy. Jest Funko. O nie! Nie na tor! Nie na tor! Nie mogę skoczyć na tor! Da się to zrobić, da się... Ale jaki ten skok jest! Chłopie, jeszcze raz. Cofamy, cofamy. Musimy tu odbić, słuchajcie, w prawą stronę. O, gdzieś tutaj. Nie, nie tu. O, dobra. Będzie git, będzie git. Zahaczyłem tam! Nie, tylko weź się na koła obróć. Na koła. Jest! Udało się. Okej, okay, mamy Funko. Myślę, że damy radę. To jest napęd na tył, on ma... Samochód ma jakąś przegiętą moc. Jedziemy sobie załatwić tego gościa. Musimy na niego skoczyć z rampki. O, patrzcie jak tutaj grafika kozacko wygląda. Czy wy to w ogóle widzicie, czy nie? Jaracie się tym tak samo jak ja? Na to, ty tu nic nie widać. Tu jest dopiero hopsalnia. A, się tu ukrył gnój. Ej, zauważ, tam nic nie było. Trzeba na ślepo trochę celować, nie? O, tu się fajnie kierownica trzęsie. Super to wygląda. O, ale mnie obróciło ten samochód. On jest taki nieprzewidywalny. Jak graliście w eliminatora tym samochodem i zwłaszcza na kierownicy, to jest trudno go opanować. Patrzcie, jakie tu wodospady są. Samochód cały zardzewiały, jak stąd wyjeżdża chyba, co? Dobra, i zawracamy. Powinna nam niewielka prędkość tam wystarczy tak naprawdę, ale wiesz, mamy do dyspozycji klasę S1. To dlaczego z tego nie korzystać? O, gdzieś tutaj, nie? Jeszcze w prawo. O, jeszcze raz. Patrz, patrz, patrz. Dawaj, dawaj, dawaj! Kurde, ale ciężko. No kurde, nic nie widać. Jest, chyba rozwaliłem. Ej, nie ma różnicy, na tej kamerze z maski, czy na kamerze z tyłu nie ma różnicy generalnie, nic nie widać tak samo. Dobra, ej, skoro już tu jesteśmy, no tutaj nie jest tak łatwo przyjechać. Lećmy. I wiecie co, najgorsze jest to, że jak ci się samochód zresetuje, to pojawisz się tam na górze, na tych drogach dopiero. I musisz zjeżdżać tu z powrotem. Tak samo jest w przypadku, gdy chcesz zmienić sobie samochód. Też nowy samochód, który sobie wybierzesz, pojawi się na górze gdzieś na tych, wiesz, rampkach wielkich. Zobaczmy co tu jest. O, ja tu odkryłem jakąś drogę, ty. I tu jest jakaś droga? A, tu jest jakiś wodospad, może odkryję jakąś tajemnicę. Za wodospadami w grach są przeważnie jakieś tajemnice do odkrycia. O, tu chyba nic nie się. Po prostu koniec wodospadu, ściana. Ale można było wjechać, się ukryć. Można będzie się może przed jakimiś graczami tutaj poukrywać. A tutaj eliminatora nie będzie można niestety rozgrywać na tej mapie. Bo wydaje mi się, że no chyba byłby trochę bez sensu, co? Łatwo by można było pouciekać przed innymi. A też nie widzę jakby w ogóle wyglądał koniec, wiesz, pojedynków, nie? A tutaj spadzie, ej. Nic nie widać, nie? Co dać? Same spady. Ja myślę, że tu musi być coś ukryte, no. Musi być jakaś znajdźka, cokolwiek. W takich miejscach zawsze jest. Przecież gram w Assassin's Creed'a, to wiem. Może? Ja się tu światła zapala. Ja jestem.
patrzę, tutaj tabliczka $1,000,000. Dalej. Co? Tu się gdzieś jeszcze jedzie. Okej, ty, zobacz, jaki cave. Nie no, musi być tu chociaż statek kosmiczny, cokolwiek. Dajcie mi cokolwiek. Ile wodospadu. Wiem, że zrobimy po prostu kółko i tyle. Ale wiesz, będzie można tworzyć swoje własne tory. Tu będzie można wykorzystać to miejsce, żeby zrobić jakiś wyścig, nie? Może być bardzo ciekawy. Okej. Okay. Dalej. Nie no, nic nie widać kompletnie. Okej. Okay. Tutaj mamy taki znowu przyjemny przejazd. No, to będzie jakiś spadek w dół, czy my zrobimy po prostu kółko? Wrócimy do miejsca, gdzie wylądowałem tego wielkiego skoka wtedy, z tej rampki, żeby się tutaj dostać. A, już wiem co to... Czekaj, bo tu chyba coś jest, patrz. Jest, 5000 expa. Okej, super. No i jest 5000 expa, nawet za to jakieś się medale dostaje, ekstra. Na szczycie wulkanu, na szczycie wodospadu jest kolejna tabliczka, bo widzę ją na mapie. A może to to miejsce jest, może to tu? Ale patrz, tu nawet wjechał ten samochód. Kurde. Dobra, nawracamy. O nie, nie resetuj się, nie resetuj się. O shit, zresetuje się. Ale o, pojawił się tu na dole. O, to jestem zaskoczony. Proszę bardzo, ciekawe. Dobra, tu mamy tą tabliczkę odkrytą. To jest tak, że jak się zbliżysz do tabliczki, to ona się od razu pojawia na minimapce. Także no ej, myślałem, że tych znajdziek będzie więcej. Może będzie więcej. W ogóle ja jestem ciekawy, gdzie tutaj są te chaty, które można kupić czy zdobyć. Mają być dwa dodatkowe domki. A takie wiesz, domki z prawdziwego zdarzenia. Może tu, może chodziło im o Horizon Festival, nie wiem. Dobra, zobaczmy sobie tutaj, co jest. I tu można mega dużo pozwiedzać. Zobaczcie, ile już tutaj jeżdżę. Jak jest super, jakieś kaniony wielkie, ale takie full wielkie, nie? Jakieś ogromne przewyższenia. Wodospady, czuję się jakbym grał w Awatara jakiegoś. W ten, wiesz, w ten film, no nie? A też ma wyjść jakaś gra Awatar niedługo. Tak, ja myślę, że tu jeszcze będą tabliczki. Ale fajnie tu jest, ziomek. Ogarniasz to? Słyszę jakieś ryki na górze, nie wiem, prawo, lewo, chodźmy tutaj. O, widzę, że ktoś jest z Playground Games blisko mnie. Ciekawe, czy do mnie przyjedzie. Chyba nie, coś tam ogarnie. A, okej, okay, tutaj chyba mamy nawrotkę zwyczajną. I chyba wracamy do punktu wyjścia, tak mi się wydaje. Tak, tu już tutaj sobie już nawracamy, żeby wrócić do tych wielkich pętli, na które można wjechać. Ale tu jeszcze możemy sobie skręcić. Zobacz, tu gdzieś dalej, ej. Wow, ale fajnie. Ej, będziemy musieli sobie tu koniecznie zrobić zlot offroadowy. Wyobrażacie sobie to, jak tu można super przejechać? Wow, zobacz, same wodospady są. Jeszcze są te mapki, wiesz, jeszcze jest to taka pustynna, no i jest lodowa. Lodowa wydaje mi się taka niezbyt fajna do eksploracji, ale tutaj? Tu jest naprawdę mega superowo. Zwłaszcza jak się jedzie pierwszy raz, nie? To masz wrażenie, że to wszystko jest takie ogromne, no bo nie znasz tego. Później to już dla nas może być tak, a dobra, to jedziemy teraz tutaj, o czegoś tam, no nie? Pewnie tu może tu będzie więcej znajdziek, tylko muszę sobie, wiesz, progres zwiększyć. Okej, chyba wróciłem do pętli, na które można wjechać. Tak, jestem w ich pobliżu, także to jest jakby centrum tej całej tutaj doliny, tego wąwozu ogromnego. I tutaj możemy sobie wjechać na te pętle z powrotem. Syk! Ale trzeba przyznać, że fajna wycieczka, nie? Tutaj można też inną drogą sobie generalnie podjechać. Niekoniecznie trzeba, tak jak ja, skoczyć. Tam była jeszcze taka droga, taki podjazd. Właśnie, to jest generalnie niedaleko od festiwalu Horizon. Tutaj sobie podjeżdżamy, dub. I już jesteśmy na festiwalu z powrotem. Pyk! 400 km! To ten samochód tak potrafi? Co jest? To on właśnie stanął na koło? Ja, wiecie, że on ma taki super lekki przód. On ma silnik z tyłu, nie? Ten samochód. Zobaczcie, jak on wygląda.
podniosło cały przód. Przy 400 km na godzinę. Tutaj przesadzone rzeczy można robić na tej mapie, więc jeśli lubicie jakieś tam 400 km na godzinę, jakieś szalone rzeczy robić, to myślę, że to jest mapa dla was. W tą stronę zawsze jak się jedzie, to jest sztos, bo patrzcie, 400 w ogóle funko, nie? Jakimś samochodem off-roadowym. Jedziesz tu, tu cię przyssa zaraz magnes, patrz. Ja, tu musimy 500 km na godzinę kiedyś pojechać. Patrz, i tu pod górę, cyk, i znowu magnes. Mega, fajnie się po tym jedzie. Okej, moi drodzy, ja was zapraszam na kolejny odcinek z Forza Horizon 5. Mam nadzieję, że wam się podobał odcinek z Hot Wheels dzisiaj. No i co? Trzymajcie się, do następnego. Ja, ty, a co tutaj? O, ja myślałem, że się rozbiję o to, wow!